Cześć, witajcie, z tej strony Teddy, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam najnowszą informację dotyczącą odliczania do update'u 2.0 w Robloxie. Jest to mega nowość, także oczywiście możecie stawić łapkę w górę i subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, a ja już nie przedłużam. No i słuchajcie, jak wiecie, po wejściu na stronę Robloxa, ja tutaj nawet odświeżę, żeby nie było, odświeżamy sobie, po wejściu na stronę Robloxa pojawia nam się ten napis, no i po kliknięciu na niego prawym przyciskiem zbadaj. Tutaj na samej górze w tej rubryce mamy coś takiego jak JavaScript. Tutaj mamy taki skrypt do timera i chodzi o to, że właśnie pojawi się odliczanie. No i to odliczanie można tak jakby to nazwać wymusić, ponieważ to się ma pojawić w przyszłości, tego ma jeszcze nie być. Aby to wymusić, musimy po prostu wpisać sobie roblox.com / i na przykład takie coś. Czyli miesiąc, dzień, rok i godzina. Kiedy to sobie wpiszemy, dajemy tutaj enter, jak widzicie, tylko zmieniam adres strony i uwaga, dokładnie mamy tutaj odliczanie. Nie jest to stworzone przeze mnie, jak mówiłem, jest to stworzone przez Robloxa, ale nie jest to jeszcze jakby dostępne, bo to miało być jakby w przyszłości, więc tutaj trochę taka śmieszna sytuacja. No i co nam to daje? Daje nam to potwierdzenie, że szykuje się naprawdę coś dużego w Robloxie, nie będzie to jedynie naprawienie błędów, a wprowadzenie czegoś więcej, bo wątpię, żeby Roblox dawał jakieś tutaj odliczanie czasu do naprawienia błędów. Naprawdę zaczyna się coś dziać i jak widzicie, przed chwilą było 34. Chodzi o to, że strona Robloxa sama odświeża, a że tego jeszcze nie ma tak oficjalnie, no to tu znika, więc nie wiem, możemy sobie wpisać, nie wiem, tutaj wpiszę, 21 godzin wpiszę. Czy to zadziała? Nie wiem, czy to zadziała, bo o, zadziałało i 4 godziny są, wcześniej było 5 godzin, także wszystko jak najbardziej działa. Roblox jak to Roblox dalej nie działa, zobaczcie, odświeżamy sobie Roblox status. Kiedy to nagrywam, jest aktualnie godzina 18, no i jak widzicie, no dalej nie ma nic. I myślę, że jest to wielki przeciek dotyczący tego, co będzie się wkrótce działo. Ja się naprawdę nie mogę doczekać, napiszcie też w komentarzu, jak myślicie, co jeszcze może tutaj Roblox wykombinować. I chciałem jeszcze na koniec dodać, że to wynalazło Powerful Studio, tutaj dziękuję Voice'owi od Roxka, także co, mega wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka, wpadajcie jeszcze na Discorda, do którego link znajdziecie w opisie, trzymajcie się, no i cześć, siema!